Cześć, witam na moim wideo o rozciąganiu dla seniorów. Bardzo łatwe ćwiczenia, które można wykonywać siedząc wygodnie w fotelu albo na krześle. Zapraszam serdecznie. Staraj się siedzieć niezbyt głęboko, tylko na samym brzegu albo tak w połowie krzesła, żeby nie opierać się o oparcie. Tylko żeby starać się wzmacniać mięśnie brzucha, te mięśnie naszego kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. I zaczniemy najpierw od ćwiczeń na kark. Bardzo łagodnie, powoli unosimy głowę i powoli opuszczamy w dół. Staramy się przyciągnąć brodę do klatki piersiowej i oddychamy przy tym. Wdech, patrzymy do góry, wydech, patrzymy na dół. Jeszcze parę razy. Wdech, unosimy wysoko, wydech, opuszczamy głowę. Staram się rozluźnić ramiona, wdech i powoli wydech. Jeszcze jeden raz, wdech i powoli wydech. Jeśli przy tych ćwiczeniach poczujesz, że kręci się w głowie, albo że masz zaburzenia błędnika, to najlepiej przestać i zgłosić się do lekarza. Przy tych ćwiczeniach nie powinno być żadnych jakichś takich dziwnych objawów, że kręci się w głowie za mocno, albo że no masz uczucie, że zaraz zemdlejesz. Coś tam gdzieś uciska i coś jest niewłaściwe, także w takim wypadku takich ćwiczeń nie robimy. Zgłaszamy się do lekarza, żeby sprawdzić, co tam się w tym odcinku kręgosłupa naszego w odcinku szyjnym dzieje. Powolutku sobie kręcimy głową z prawej do lewej i łączymy to z oddechem. Wdech na jedną stronę, wdech, patrzymy na drugą stronę. Nie staramy się rozciągać więcej. Nie forsujemy tego rozciągania, tylko na tyle, o ile czujecie, że są te mięśnie tutaj uaktywnione, ale nie ciągniemy na siłę, aż tracimy oddech, aż to czujemy, wszystko się napina. Muszą to być bardzo delikatne, takie spokojne ruchy, bez forsowania. I powoli wracamy. Patrzymy do przodu. Teraz będziemy pochylać głowę z prawej do lewej, ale staraj się, żeby nie unosić w tym samym czasie ramienia. To będzie pewnie najtrudniejsza rzecz, którą dzisiaj was poproszę, żebyście nie robili, bo staram się przyciągnąć tą głowę do ramienia, a w efekcie unosimy ramię. Także staram się te ramiona mieć rozluźnione, tylko sama głowa z jednej strony na drugą stronę. I znowu bardzo delikatnie, bardzo powoli, bez forsowania, tylko o tyle, że ta głowa rzeczywiście się przechyla na tą stronę. Powolutku oddychamy. Ja wiem, że będziecie tak skupieni, że ten oddech gdzieś zniknie, ale ja wam będę o nim przypominać, także się nie martwcie. Będę was kontrolować, czy oddychacie, nawet przez kamerę. Wdech i wydech. A jak ćwiczymy mięśnie odcinka szyjnego, ćwiczymy też nasze oddychanie, żeby były głębokie, takie mocne oddechy, pobudzić tą klatkę piersiową, więcej tego tlenu dostarczyć do organizmu, do mięśni, do wszystkich tkanek, narządów, co poprawia zawsze samopoczucie. No i organizm jest bardziej dotleniony. No myślę, że wystarczy. Teraz damy tej szyi trochę odpocząć. Skupimy się na barkach. Staramy się ruszać barkami, jakbyśmy takie koła robili z barków. Ruszamy do przodu i do tyłu. Też bardzo powoli, bardzo delikatnie. Bez jakiegoś tam naciągania się za bardzo do tyłu. Tylko do tego momentu, kiedy wasze ciało rzeczywiście jest gotowe na to rozciąganie. Nie więcej. Tylko słuchaj zawsze swojego organizmu i kontrolować, żeby to nie było ćwiczenie, które nie lubicie. Bo jak czegoś się nie lubi, to
Najprawdopodobniej coś jest nie tak w tym ćwiczeniu. Tylko właśnie do takiego momentu, kiedy czujesz, że fajnie się to wszystko rozciąga, wszystkie się te mięśnie w odcinku barków rozciągają, teraz rozluźniają. I teraz unosimy ramiona do góry. Dech. I powoli. W sensie nie ramiona, tylko barki. Dech. I wydech. I jeszcze raz. Dech. I powoli wydech. A teraz unosimy sobie jedno ramię. Może być lewe. I opuszczamy. Teraz prawe dla odmiany. Trzymając głowę cały czas w pionie. To też jest ważne, żeby tej głowy nie przegrzać. Teraz to jest tylko praca waszych barków. Ale też te mięśnie z tyłu są połączone z odcinkiem szyjny. Także to też trochę działa na odcinek szyjny w dalszym ciągu. I teraz tak powolutku staramy się obracać głowę z jednej strony na drugą, trzymając nasz podbródek, naszą brodę najniżej jak potrafimy. Znowu nic nie forsujemy, nic na siłę. Wszystko w ramach tego, co wasze ciało jest w stanie teraz zrobić. I powoli oddychamy. Znowu staramy się łączyć ten oddech z naszym ruchem. Można na przykład wdech w jedną stronę, wydech w drugą stronę. Jak ktoś z was ten oddech ma troszeczkę płytszy, to może wdech na środku i wydech, kiedy skręcasz głowę do jednej strony, no wracamy do środka, patrzymy na dół, wdech i obracamy w drugą stronę, wydech. Teraz spróbujemy to samo, tylko rozciągamy to z przodu mięśnie szyi, czyli patrzymy do góry i znowu tą głową tak kręcimy od ramienia do ramienia. I znowu, jeśli przy tym ćwiczeniu poczujesz, że kręci się w głowie, albo że masz jakieś zaburzenia widzenia, no to coś w tym karku jest nie tak i trzeba się zgłosić do lekarza i przestać te ćwiczenia robić. To tylko wtedy, kiedy czujecie, że nie zmienia to waszego samopoczucia. Oddychamy, uśmiechamy się. Uśmiech zawsze pomaga, bo jesteśmy wtedy bardziej rozluźnieni. Super. Wracamy teraz do przodu. Teraz będziemy sobie tymi barkami do przodu. Staramy się, żeby je wyciągnąć do przodu. Poczuć tutaj, jak rozciągamy tą tylną część naszych pleców, tutaj tą górę. Nie będę używać żadnych zwrotów typowo fitnessowych, prostym językiem, tak żebyście rozumieli. Staramy się wypchnąć te ramiona do przodu, ale znowu, też tylko do momentu, kiedy to jest fajne uczucie, nic na siłę. Okay? Jak się zmienia grymas z waszej twarzy na coś takiego, znaczy, że robi się za mocno. Najlepiej, kiedy macie rozluźnione mięśnie twarzy i uśmiech nadzorny w tym samym czasie. Ręce teraz sobie kładziemy na kolana. Unosimy ramiona, wdech i powoli wydech. I jeszcze jeden wdech. I wdech. Staram się, żeby te filmiki były krótkie, także tam na górną część waszego ciała. I zapraszam na następny filmik. Będziemy tutaj się skupiać na waszych rękach, palcach i nadgarstkach. Serdecznie zapraszam.